Siemanko, witajcie w Zajegra, nazywam się Ania Durka, a oto 10 najlepszych gier na PlayStation. Czas końca drugiego tysiąclecia zdecydowanie należał do pierwszego PlayStation. W tym odcinku przypomnimy sobie 10 gier na tę właśnie konsolę. Zapraszam! Na miejscu 10 plasuje się Suikoden 2. Japońska gra, mimo że niezbyt popularna, jest zdecydowanie jednym z lepszych RPG-ów na starego szarka. 108 postaci do zdobycia, skomplikowana fabuła oraz masa minigierek zapewni nam zabawę na długie godziny. Zdradzę wam sekret. Zakończenie z kilka. Miejsce 9. Zanim zabójcy w białych kapturach na dobre przejęli rynek skradanek, należał on do wojowników ninja. Dzięki nowo wprowadzonym trzem wymiarom ukrywanie się w cieniu stało się fajniejsze niż kiedykolwiek. Miejsce 8 należy do serii Tony Hawk. Kto z nas nie planował zakupu deskorolki po kilku godzinach trików przy świetnej rockowej muzyce? Świetny tryb multiplayer, bardzo dobra grafika i tona postaci sprawia, że jest to jeden ze sztandarowych tytułów pierwszego PlayStation. Miejsce 7. Soul Reaver to opowieść o prywatnej wendecie raz jaloskrzydlonego wampira powracającego zza światów. Była to jedna z tych gier, która w tamtych czasach zapierała dech w piersiach. Poczynając od świetnego intro przez klimatyczną muzykę i niesamowicie rozbudowaną fabułę, Soul Reaver aż prosi się o remake. Miejsce 6. Crash Team Racing to odpowiedź Sony na legendarnego Mario Karta. Bohaterowie tej słynnej platformówki wsiadają do go-kartów i ścigają się po zwariowanych trasach, wykorzystując przy tym wyszukany arsenał znaleziony w trakcie wyścigu. Na miejscu 5. Ex-aequo Silent Hill i Resident Evil. Obie gry w pełni wykorzystały potencjał konsoli nowej generacji i dzięki trójwymiarowej grafice zapewniły nam wiele nieprzespanych nocy. Niestety, z powodu koszmarów. Miejsce 4. Metal Gear Solid, mimo że w Snake'a mogliśmy wcielić się już na Pegasusie, to jednak wersja z PlayStation podbiła serca graczy w pełni, zdubbingowane, co było na tamte czasy nowością i znów zapierającą dech w piersiach grafiką gra Hideo Kojimy to nic więcej jak 100% klasyk przez G. Miejsce 3. Squaresoft Final Fantasy IX wycisnął z PES-a ostatnie soki. Ano było Uematsu znów udowodnił swój kompozytorski kunszt. Może nie wszyscy kupili design postaci w stylu chibi, nie można jednak zaprzeczyć, że gra wciąż prezentuje się pięknie. Na miejscu 2. Crash Bandicoot 3. Crash tak jak i Mario ścigał się we własnych go-kartach i tak jak Mario miał własną platformówkę. Ale co to była za platformówka? Pełna minigier, takich jak uciekanie przed dinozaurami czy jazda na tygrysie, ze specyficznym humorem i urzekającym lisem świrusem. Pozycja obowiązkowa. Miejsce 1. Wielu z nas straciło kieszonkowe, spędzając godziny w nadmorskich salonach gier. Możliwość grania w Tekena przed ekranem telewizora i to nie wyciągając pieniędzy od mamy. Była spełnieniem marzeń każdego małolata. Pozdro małoloty! Żadna inna część Tekena nie wzbudzała tak dużego uczucia nostalgii jak właśnie trójka. Piszcie w komentarzach, które gry na szaraka lubicie najbardziej. Nie zapomnijcie też sprawdzić odcinka Topowej Dychy o 10 faktach na temat PlayStation oraz Pogów, gdzie też występuję razem z Dominisią. Pa!